Agnieszka Zaręba, witam serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Rafał Han, prezes spółki Silver. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Spółki, która pod koniec 2016 roku otrzymała 12 milionów dolarów finansowania. Na co te pieniądze zostaną przeznaczone? To, że na rozwój technologii jest to oczywista sprawa, ale inwestujecie Państwo w bezprzewodową platformę. Tak. To czy jesteśmy firmą software'ową, firmą amerykańską z polskimi korzeniami. Cały nasz dział R&D jest w Krakowie, w Polsce i głównie te pieniądze przeznaczymy na dalszy rozwój technologii. Technologii bezprzewodowych, technologii dla IoT, dla oświetlenia komercyjnego, po to, żeby to oświetlenie mogło służyć nam, ludziom lepiej. Wspomina Pan o tym, że to jest polska firma, natomiast ma też amerykańskie korzenie i działacie międzynarodowo. Tak, absolutnie. Spółka Silver jest spółką amerykańską. Mamy dwa biura. Mamy biuro, tak jak wspomniałem, w Krakowie, nasze biuro R&D, gdzie mamy ponad 70 bardzo dobrych polskich inżynierów oraz biuro w San Francisco, w Kalifornii, gdzie mamy dział sprzedaży i dział marketingu. Ale na początku tego roku polski zespół wdrożył też system w jednym z budynków z Melbourne. Czy to oznacza, że zamierzacie zdobywać kolejne rynki? Czy Australia to był taki jednorazowy strzał, czy wręcz przeciwnie, będzie to taka docelowa droga dla spółki? Absolutnie, nasze rozwiązanie jest adresowane na rynek globalny. Jest to bardzo nowa technologia i w zależności, które rynki mają lepszy, krótszy cykl adopcji danej technologii, nad tymi rynkami podążamy. Więc naturalnie mamy bardzo fajne wdrożenia, bardzo fajne piloty i rozmowy z klientami w Kalifornii, w Dolinie Krzemowej, jak i w Europie, jak i również, tak jak Pani wspomniała, w Australii. Czyli rozwiązanie jest absolutnie globalne, tak jak globalnym jest nowy standard Bluetooth Mesh, który zostanie niebawem ogłoszony. No i właśnie na czym on polega? Standard, generalnie należałoby więcej powiedzieć na temat różnych standardów komunikacyjnych, które poprzez ostatnie lata dokonywały bardzo dużych zmian w naszym życiu. Jeżeli pamiętamy początek lat 90., kiedy te komputery PC zostały wpięte do internetu i jak to zmieniło nasze życie, kiedy mogliśmy się zupełnie inaczej komunikować, jak powstało wiele różnych innych biznesów, takich na przykład jak Amazon, jak Wikipedia i tak dalej. Później pamiętamy moment, w którym to telefony zostały wpięte do clouda. Powstały różne aplikacje, telefon już nie służył jako narzędzie tylko do dzwonienia, a właściwie to dzwonienie stało się totalnie marginalną częścią użytkowania, w jaki sposób mamy telefon, dlatego że został on wpięty do clouda. Powstało mnóstwo nowych biznesów, takich jak Airbnb, Uber i wiele, wiele innych. Dzisiaj jesteśmy u progu kolejnej rewolucji IoT, czyli miejsca, w którym to przedmioty, te thingsy będą w stanie się ze sobą komunikować. I my właśnie pracujemy nad taką technologią, która umożliwi tym przedmiotom nawzajem się komunikować, tak aby służyć nam lepiej. To znaczy, że polscy inżynierowie zdobywają już szturmem pozycje światowych liderów? Standard jest globalny, jest kontrybucją wielu firm. Myślę, że Silver jest bardzo istotnym kontrybutorem do tego nowego standardu, Bluetooth Mesh. Mój wspólnik i nasz CTO jest szefem tej grupy już drugą kadencję i pod przewodnictwem właśnie jego, pod przewodnictwem Szymona Słupika trwają te prace i w tym momencie już są prawie na ukończeniu. Także tak, można powiedzieć, że polscy inżynierowie mają bardzo istotny wkład w rozwój tej technologii i w adopcję, która nastąpi lada moment tego nowego standardu. A w jaki sposób ta technologia usprawni komunikację pomiędzy samymi urządzeniami? Jak to będzie działało? Jeżeli spojrzymy sobie na definicję internetu rzeczy, tak, czyli mamy sieć fizycznych urządzeń, to jest szalenie ważne, które posiadają pewną unikalną technologię, która pozwala im między sobą się komunikować, wymieniać informacjami, wpływać na siebie oraz na otaczające środowisko, to ta właśnie technologia jest technologią bezprzewodową, która właśnie służy do tej wymiany informacji. Podam kilka przykładów. Wyobraźmy sobie taką sieć oświetleniową, która składa się z różnych lamp LED-owych oraz z różnych sensorów. Takie najbardziej popularne sensory to są sensory obecności czy ambient light sensory, które mierzą poziom natężenia oświetlenia. I teraz korzystając z tych informacji, korzystając z tej daty, która wymienia się pomiędzy tymi urządzeniami, jesteśmy w stanie wytwarzać autonomiczne scenariusze. Scenariusze, które z jednego końca są w stanie oszczędzać energię, takie modele na przykład jak daylight harvesting, które jesteśmy w stanie utylizować światło naturalne, które pada z zewnątrz i nie palić lamp na 100%, które są właśnie przy tym świetle, tylko korzystać z tego światła i te światła tutaj w tym miejscu przyciemniać, natomiast zapalać mocniej te światła, które są na drugim końcu lub gasić światło w momencie, kiedy w danej przestrzeni nikogo nie ma. I te sieci są właśnie świadome tych danych z sensorów i są w stanie zachowywać czy realizować pewne scenariusze dzięki właśnie tej technologii. W takim razie, jakie są najbliższe plany spółki? Najbliższe plany spółki. Więc tak, jesteśmy u progu adopcji tego nowego standardu, czyli
ten standard jest dla nas o tyle ważny, że to jest to globalny, otwarty standard. Czyli jesteśmy w stanie na bazie tego standardu sprzedawać naszą technologię właśnie od Kalifornii poprzez Europę aż do Australii. To jest jedna rzecz, więc dzisiaj mamy mnóstwo rozmów z różnymi klientami, klientami oświetleniowymi, klientami, którzy produkują te oprawy LED-owe, z tymi lighting specifierami, którzy projektują ten experience w tych przestrzeniach komercyjnych. My nagle będziemy w stanie przejść do tej fazy komercjalizacji, z tej fazy R&D, kiedy robiliśmy piloty, robiliśmy te badania, będziemy w stanie dostarczać tą technologię, będziemy w stanie ją, wprowadzić do tych budynków, do ludzi. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, dziękuję serdecznie. A Państwu dziękuję za uwagę.